Wspólne odkrywanie tajemnic podwórek, czyli opowieści z osiedli. To 5-odcinkowy serial, który pozwoli na nowo poznać Ołubin, Kleczków, Brochów i Przedmieścia Oławskie. Pierwszy premierowy odcinek już w sobotę 25 lipca. Sąsiedzkie spacery organizowane przez Strefę Kultury Wrocław co roku cieszyły się sporym powodzeniem. Pandemia mocno zmodyfikowała wrocławski spacerownik, tworząc coś zupełnie nowego z podobną ideą. Zdecydowaliśmy się sąsiedzkie spacery zamienić na opowieści z osiedli, czyli tak zwaną sąsiedzką superprodukcję, tak to sobie chcemy nazywać. I tym samym stworzyliśmy 5 odcinków, które trwają około 15-20 minut na temat właśnie tych naszych osiedli, gdzie główną i jedyną tak naprawdę rolę odgrywa Szymon Maraszewski, czyli przewodnik, który wcześniej prowadził sąsiedzkie spacery. Każdemu odcinkowi będzie towarzyszył inny motyw przewodni. Na sam koniec pojawi się podsumowanie, które odpowie na pytanie, gdzie we Wrocławiu można się zrelaksować. Zaczynamy 25 lipca od Zieleni i wtedy udajemy się na Brochów. Następną sobotę spędzimy na Przedmieściu Oławskim. Tam poszukujemy najsłynniejszych postaci, takich raczej już mocno z przyszłości. Kolejny Kleczków, poszukujemy miejsc takich, o których w zasadzie nikt nie wie, może ich już nie ma, albo są bardzo mocno ukryte. Potem Ołubin, gdzie odkrywamy podwórka, zakamarki. Oprócz rozwijania sąsiedzkich relacji, projekt ma zachęcić do odkrywania nowych miejsc blisko swoich domów. Liczymy na to, że te poszczególne odcinki staną się przyczynkiem do tego, żeby mieszkańcy Wrocławia wybrali się mimo wszystko na spacery, ale właśnie już w pojedynkę, czyli zdecydowanie bezpieczniej niż w grupie. Podwórkowy serial będzie dostępny na stronie i YouTubie Strefy Kultury Wrocław, a także Facebooku Sąsiadujemy. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.